Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Mamy wtorek i czas na porcję newsów, a w weekend trochę się działo, więc czas na najpierw na podsumowanie startów naszych zawodników w miniony weekend. I tutaj warto sobie powiedzieć na pewno o tym, co zapowiadałem w piątek, czyli o Cyprus Sunshine Epic, gdzie Bartłomiej Wawak i Ondrej Cink w parze jako cross racing team no wygrali ten wyścig i to wygrali wyścig, który był bardzo mocno obsadzony. Wygrali go przed teamem Specialized. No i wygląda na to, że panowie mają moc. Co prawda tam były, można powiedzieć, jakieś tam lekkie nierówności między nimi, jeśli chodzi tam o czas, bo wyścig ten można było nie kończyć wspólnie w parze, tylko indywidualnie wjeżdżając na metę, ale mimo to, no tam jest naprawdę dobra noga i u jednego, i u drugiego. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Nie odchodzimy daleko, bo dalej pozostajemy w cross racing teamie. No i Maja Włoszczowska po prostu rozpoczęła swój sezon ścigania wyścigiem Internationales XCO Kelva. No to w Hiszpanii jest miejscowość. Wyścig był klasy C1. Trasa wyglądała bardzo, bardzo fajnie. Z tego, co było tam na Instagramie podrzucane gdzieś na Facebooku, to naprawdę interesująca trasa, szczególnie właśnie jak Jordan Saru tam jakieś swoje filmy wrzucał i Wiktor Kurecki, to fajnie wyglądało. No i Maja ten wyścig wygrała, a wyścig był także bardzo mocno obsadzony, więc no liczymy na bardzo dobry sezon Maji Włoszczowskiej chyba, no z tego by wynikało. Zobaczymy, jak pójdą kolejne wyścigi. W rywalizacji panów wygrał właśnie Wiktor Kolecki, a z takich lepszych miejsc naszych reprezentantów to Aleksandra Podgórska z Volkswagen Samochody Dostawcze. Była na miejscu siódmym w wyścigu elity kobiet, więc też całkiem, całkiem dobry wynik. No to takie krótkie i szybkie sportowe podsumowanie tych najważniejszych rzeczy mamy za sobą i teraz wracamy na polską arenę, bo jest taki jeden wyścig, który zawsze jest emocjonujący w Polsce dwa razy. Pierwszy raz, kiedy są zapisy, a drugi raz, kiedy już jest dzień wyścigu. I mowa tutaj oczywiście o Uphill Race Śnieżka. I tak, dzisiaj jest ten dzień i to już niedługo, bo o 20 ruszają zapisy na ten wyścig, także kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli chcecie zmierzyć się ze Śnieżką, co jest możliwe bardzo rzadko w trakcie sezonu, to trzeba się pośpieszyć i spróbować zapisać się na ten wyścig. I później już w sezonie przygotować nogę i zmierzyć się ze Śnieżką. Ja raz na tą Śnieżkę wjeżdżałem, to jest coś, co warto sobie, że tak powiem, wykonać w trakcie swojego ścigania się, że to jest taka rzecz do zrobienia, ale wiem też, że są osoby, które czerpią przyjemność z tego, że jakby porównują swoje wyniki rokrocznie, czy tam co jakiś czas. Więc jeśli chcecie sobie pojechać na Śnieżkę, to pilnujcie bardzo mocno o 20 klawiatur komputerów i zapisujcie się ten wyścig. No i na dzisiaj to by było tyle. Jakie szybkie informacje wam przygotowałem i w kolejnym odcinku widzimy się oczywiście w piątek. Trzymajcie się, nie dajcie się żadnym wirusom, zakładajcie maski. Już można na rowerze jeździć, mimo że trochę pada, bo jest coraz cieplej, także wskakujcie na rowery normalnie, już tam Zwift niech sobie idzie w odstawkę. No i tak jak mówiłem, w piąteczek kolejny odcinek programu cyklicznego, a tymczasem dobrego tygodnia, do zobaczenia, cześć!